Dobry wieczór. Mamy dzisiaj 10 lipca 2018 roku. Obecnie trwa półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji. Francja wykańcza powoli Belgię. Już w drugiej połowie mamy teraz 1-0. A więc czas trochę odpocząć od emocji i zająć się piwem. A będzie to takie piwo. Miłosław waży śmiało. Kolejna edycja tej serii. A będzie to American Witbier z kwiatem jaszminu w kooperacji z Ale Browarem. Browar Fortuna i Ale Browar w kooperacji nazwanej śmiałą kooperacją American Witbier z kwiatem jaszminu. O, tu mamy w nawiązaniu do tejże kooperacji mamy takich oto człowieka z Ale Browaru i z Miłosławia. Bardzo informacje o tym piwie. Zawsze ciekawi piwa i ludzi, którzy dzielą naszą pasję. Dlatego tym razem Miłosław waży śmiało z Ale Browarem, jednym z pionierów polskiego kraftu. Piwo pszeniczne w stylu belgijskim z aromatem z amerykańskimi chmielami. Damę trzeba powitać kwiatami, pomyślał nasz piwowar i zawnioskował, aby śmiałym składnikiem w kooperacyjnym piwie był jaśmin. Lady Blanche, reprezentująca Ale Browar, odwdzięczyła się solidną dawką amerykańskiego chmielu i zestawem grejpfruta. Śmiały składnik to kwiat jaśminu. IBU na poziomie 40. Szkło polecają shaker, ale dzisiaj wykorzystam to małe szkło degustacyjne z browaru spółdzielczego w Pucku. Temperatura serwowania 8-10, alkohol 5,6, ekstrakt 13. Co ciekawe, to są butelki zwrotne lub bezzwrotne. Piwo górnej fermentacji, pasteryzowane, naturalne zmętnienie. Składniki: woda, słód pilzneński, pszenica, płatki owsiane, chmiel. Centennial, Cascade, Mosaic, Hallertauer Blanc, kwiat jaśminu 0,2%. Zest, czyli ten miąższ razem z tą gorzką częścią z grejpfruta, kolendra, drożdże, Vermont Ale. Spożyć do 21 czerwca 2019 roku. I jest to butelka zwrotna. Kapsel, jak widać, jeszcze raz pokażę. Ten typowy dla Miłosławia, z tym uśmiechniętym człowieczkiem. Otwieramy i próbujemy. No, piękne amerykańskie chmiele dają. Cytrusy. Takie pomarańcza, grejpfrut, trochę pomelo, biały grejpfrut, nieco również kolendrowy. O, to jest około 100 ml, proszę bardzo, piana, drobniutkie pęcherzyki się tworzą. Piwo jest o kolorze żółty, mleczny, taki bym powiedział, kolor grejpfrutowy. Nieco zmętnione, nieprzejrzyste. Piana, drobne pęcherzyki, ładna, gruba, nie dziurawi się. Widzę już mocne wysycenie. No, kolendra. Całkiem źle wyczuwalna. Lekka kwasowość tego piwa jest już stąd wyczuwalna. Owoce typu, no właśnie, typu grejpfrut, pomarańcza taka niedojrzała, cytryna, troszeczkę limonka, głównie cytrusy. Wasze zdrowie. Piwo jest dość mocno wysycone, natomiast to wysycenie zupełnie przeszkadza w jego piciu. Jest
goryczkę na poziomie 40 i powiedziałbym, że troszeczkę niżej, ponieważ jest goryczki prawie nie czuć, jest niezbyt wyczuwalna. Jest to goryczka na poziomie jedzenia grejpfruta, nie dożej pomarańczy. Taki dosyć, nie wiem, tej, nazwijmy może jeszcze białej błony w cytrynie. To jest po prostu, nie jest to zbyt mocno nachmielony, znaczy jest mocno nachmielony na aromat, natomiast na goryczkę już nie. Trunek. Tym bardziej pamiętajmy, że jest to, jakby nie było, witbier, a więc piwo pszeniczne. Jednak mimo wszystko mamy w składzie również słód pszeniczny. Dopiero na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest słód jęczmienny pilzeński. Cóż ja mogę tu powiedzieć? No, to jest dość ciekawe, ponieważ w tym piwie łączą się de facto trzy różne jakby podejścia. Pierwsze to jest witbier, czyli piwo pszeniczne, mętne, z obfitą białą czapą piany i z zapachem kolendry. Kolendra ma jakby dwie różne zupełnie konfiguracje zapachowe i smakowe. Jedna to jest taka szynkowa, druga to jest taka cytrusowa. Drugim podejściem jest American Witbier, czyli dodanie dużej ilości amerykańskich chmieli, czyli tych tej goryczki cytrusowej oraz tej cytrusowości na aromat. A trzecim jest dodanie kwiatów jaśminu w sporej ilości 0,2%. Znaczy, same kwiaty jaśminu nie wnoszą specjalnie wiele smaku do piwa. O ile kwiat jaśminu ma całkiem ładny zapach, ja osobiście ten zapach lubię. Wielu osobom ten zapach bardzo, bardzo je drażni i odpowiada im, ponieważ uważają, że to jest zapach ciężki i duszący. No, różne są opinie. W każdym razie ten jaśmin jest wyczuwalny dopiero już po przełknięciu, dopiero na języku zostaje taka lekka mgiełka smaku jaśminu. Dopiero już jak język jest lekko tylko zwilżony po przełknięciu tego piwa, dopiero ten jaśmin wychodzi na jaw. W każdym razie uważam, że to piwo jest bardzo fajnym bardzo fajnym pomysłem. Raz, że w ogóle sama seria Miłą Sława Waży Śmiało jest już wniosła całkiem sporo, a więc na przykład Sour Spigwoł na Lambiku, Borowikowe Ale, które się jakiś czas temu pojawiło. Tu mamy w tym przypadku American Witbier, który jest Witbier w Polsce jest już całkiem źle znany. American Witbier zaczyna być coraz bardziej popularny, tym bardziej z tym dodatkiem kwiatu jaśminu, więc cały czas po prostu powinna Miłosław zaczyna się otwierać na coraz nowsze style, na coraz nowsze pomysły, tym bardziej w kooperacji z Ale Browarem, który wypuścił naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy w ostatnich kilku latach. Tym bardziej myślę, że z tą ceną około 5 zł za butelkę spokojnie można przekonać do takich nietypowych, eksperymentalnych stylów piwnych sporą liczbę ludzi, którzy się po prostu jeszcze z piwem kraftowym albo po prostu z różnymi stylami poza jasnym pełnym nie zetknęli. Myślę, że ta inicjatywa jest bardzo poprawna, no i bardzo, bardzo może dużo wnieść. Tym bardziej życzę Miłosława i kolejnych fajnych eksperymentów piwnych również z innymi browarami kraftowymi. Co jeszcze? No tutaj jak widać piana spadła praktycznie do zera. Opadła, została tylko jakaś taka cieniutka warstewka na powierzchni, więc z Witbiera trochę to przechmielanie Ameryką i trochę ten jaśmin trochę odjął temu Witbierowi jego tej, no nie, jakby to powiedzieć, no ten jaśmin i te amerykańskie chmiele trochę odjęły Witbierowi jego puszystość oraz jego
kolendrowość, taką szynkową kolendrowość. W każdym razie piwo uważam za bardzo udane. Zostawiam Was z nadzieją na remis dla Belgów. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Dobrego tygodnia. Cześć.